pszenica, takie piękne pola, takie łany złote, jakby wiatr roszcze sam. Dziewczynie warto czeć, jakby wiatr roszcze sam. Dziewczynie warto czeć, Ferej Mondowskie na cały świat słyną. Cieszę się w ogóle, że to po raz szósty udaje nam się zorganizować Dzień Rejmonta. Niektórzy organizują różne przeglądy i festiwale. Okazuje się, że pierwszy jest łatwo zorganizować, drugi niekoniecznie. Więc cieszę się, że ten serial rejmontowski trwa. Cieszę się również, że pokolenia się spotykają w ramach Dnia Rejmonta. Że to są dzieci, młodzież, starsze osoby. Że w ten sposób tworzymy pewną spontaniczność, pewną frajdę dla ludzi, że poprzez Rejmonta potrafimy również promować nasz region, nasze miasto. To jest ważne. Moja Łódź, jak marzenie, jak z Rejmonta snu, gdy przede mną dzisiaj stoi jak otwarte drzwi. Moja Łódź spełni moje szlifowałam butami jej bruki, moje nogi ją schodziły w duszy wszerz. Dane było mi pobierać tu nauki, zaznać trochę szczęścia, wylać trochę łez. I te parki, i te placy, i fabryki, i pałace, to jest moja Łódź, ma swój czar. Każda edycja jest inna. W tym roku jakby przypominamy o tym, że Rejmont był kolejarzem, że był pracownikiem kolei warszawsko-wiedeńskiej, że ja to na wesoło mówię, że przy okazji napisał Chłopów i Ziemię Obiecaną. Uczymy różnych piosenek, zawsze powstaje przebój również w tym roku. Słyszeli sąsiedzi, czy już zapowiedzi, a w ostatnią niedzielę będzie jawny wesele. Paradne jak żadne, paradne jak żadne. Oj, szkoda, szkoda, jak na taka młoda, co ją czeka teraz, kto jej ręce poda. Oj, szkoda, szkoda, jak na bardzo żałuję, że w Łodzi ma parowozu pod parą, który jest czynny, który by na przykład mógł ten pociąg poprowadzić, bo to by dało takiego kolorytu niesamowitego tej imprezie. Takie jest moje zdanie. To nie jest ala rekwizyt, tylko do spożytku. Szkoda, szkoda. Przechodzimy. To jest coś niezwykłego, że właśnie poprzez ten Dzień Rejmonta rozbudowujemy pewną ucztę w stronę Rejmonta, że to nie tylko śpiewamy, tańczymy, ale również, że zostawiamy ślady Rejmonta. I to trwa, i to ukłon też w stronę wójta Lipiec Rejmontowski, że poprzez te imprezy my
jakby przypominamy korzenie, odnawiamy to, co jest istotne dla naszego regionu. Dawniej jeździła gdzieś lokomotywa parowa, niestety jednak różne finanse ekonomiczne nie pozwalają dalej rozwijać tego retra, brak sponsorów, finanse, a reszta na razie zastąpili lokomotywą spalinową. Oprócz tego, że nazwa Lipce Rejmontowskie, to i nazewnictwo ulic sprowadza się do ulicy Rejmonta, a także postaci z powieści Chłopi. To także zespół amatorski, który w ubiegłym roku obchodził 70-lecie swojej działalności. Ale to także wiele innych inicjatyw, jak chociażby w ostatnim czasie realizujemy jedno z zadań w ramach kontraktów dla województwa, a mianowicie przenosimy zagrodę ludową, typową z czasów rejmontowskich. Właśnie chciałbym dodać, że między innymi w Lipcach funkcjonuje muzeum imieniem Władysława Rejmonta, gminna biblioteka, ponadto dwie szkoły, zarówno ta podstawowa, jak i gimnazjum, także nosi imię Rejmonta. My bazujemy na literaturze, a generalnie na Chłopach Rejmonta. No dlatego nasz zespół powstał w 1932 roku, po to, żeby uświetnić pisarza, który stworzył tak przepiękne dzieło, a zwłaszcza, że właśnie u nas, w Lipcach Rejmontowskich. Dlatego też cały czas do tego wracamy i jest to, że tak powiem, na pierwszym miejscu u nas. Ja od 5 lat jestem starostą skierniewickim i cieszę się, że mam taki zespół, bo ten zespół, to mogę powiedzieć, że to jest perła w koronie powiatu skierniewickiego, perła w krajobrazie kulturalnym naszego powiatu. Nasz Trójca ma atmosferę tworzą ludzie. Tutaj w Lipce Rejmontowskich jest specyficzna atmosfera. Tu jest tradycja, dlatego też powiat skierniewicki dokłada starań, żeby na przykład utrzymać to Muzeum Rejmontowskie, z którym mamy wielkie problemy. Powiat przejął, powiat ziemski to stosunkowo biedny. Niemniej już podjęliśmy pracę celem zabezpieczenia, odnowienia tegoż muzeum. Myślę, że w tym roku z podstawowymi rzeczami uporamy się. Taka miejscowość jak Lipce Rejmontowskie, która związana jest z Rejmontem, ta nasza bogata historia, tradycje, myślę, że one są nawiązaniem do naszej kultury ludowej, do naszych korzeni. A to przecież będzie świadczyć o naszym patriotyzmie i o naszej tożsamości właśnie w przyszłej zjednoczonej unijnej Europie.
gusi chaty. Zajechali swaty, wszystko targu dobili, warunki ustalili, że wydadzą dziewczynę za starego Borynę. Oj, szkoda, szkoda, jak na taka młoda, co ją czeka teraz, kto jej rękę poda. Oj, szkoda, szkoda, jak na jak, jak ona poszła rada, nie rada, za starego dziada. Słyszeli sąsiedzi, szły już zapowiedzi, a w ostatnią niedzielę będzie jawny wesele. Paradne jak żadne, paradne jak żadne. Oj, szkoda, szkoda. Do góry ręce! Jak na taka młoda, kto ją czeka teraz, kto jej rękę poda. Oj, szkoda, szkoda, jak na jak ona, nie rada za starego dziada. Od rana w niedzielę ślubowali w kościele.